Let's roll! Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem TaxBeauty, a to jest pierwszy odcinek serii Sfera Montera, który będzie poświęcony montowaniu, dodawaniu podstawowych efektów itd., itd. W nim nauczycie się, jak zmontować podstawowe filmiki, jak dodać efekty typu color correction, blury, keye i różne tego typu rzeczy. W tej serii zajmiemy się programami głównie czterema. Będzie to Sony Vegas, HitFilm, Adobe After Effects i Camtasia. Ale te prostsze jednak pozostawię bez większego komentarza, czyli Camtasia głównie, o to mi chodzi. Zaś bardziej zajmiemy się Vegasem, z którym najwięcej pracuję. No więc, nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego programu, o którym będę dzisiaj mówił. Pierwszym programem będzie Sony Vegas i w tym odcinku omówię podstawowe funkcje programu, jak i ustawienia, jakie ustawiamy przed każdym renderowaniem. Pierwsze załadujmy plik, co by nie było nam smutno. Jak widzicie, tutaj mamy linię czasu, która pokazuje nam obecny czas w tym oto miejscu. Możemy przesuwać plik w ten sposób. Przez to słyszymy głos. Możemy też przesuwać go w ten sposób, co pozwala nam na większą manipulację, jeśli chodzi o przesuwanie. Tutaj mamy zakładkę dźwięku, możemy dodawać, klikając prawym przyciskiem myszy Insert Audio Track, ale to na razie usuniemy. Tutaj możemy dodawać ścieżki wideo. Te ścieżki możemy nazywać. Ja tego nie robię, ale przy większych projektach może to być pomocne. Nazwijmy to wideo 1. I przejdźmy do opisu możliwości, jakie daje nam program. File, no to tradycyjnie. Jedyne, o czym można powiedzieć, to Render As, czyli przycisk, który klikamy zawsze, gdy chcemy wyrenderować. Wyświetla nam się wtedy okienko, gdzie wybieramy, do jakiego formatu chcemy wyrenderować, co chcemy wyrenderować i gdzie chcemy wyrenderować, pod jaką nazwą. Ale tym zajmiemy się za chwilę. Kolejna jest zakładka Edit. Ogólnie w tych zakładkach nie będziemy zbytnio przebywać, tylko chcę wam pokazać, co one nam oferują. Tutaj mamy... Możemy rozpocząć od danego zaznaczenia, zakończyć na danym zaznaczeniu, podzielić, usunąć. No, takie ciekawe rzeczy. View, no to tutaj nie będziemy się rozwodzić, bo tego za dużo. Insert, możemy dodawać, ale to samo możemy zrobić poprzez kliknięcie. Tools, możemy się bawić, ale to też mamy tutaj już. A mianowicie tutaj. Options, no to tego nie zmieniamy. Help, zostawiamy. Tutaj mamy pasek, tutaj tradycyjnie to są ustawienia. Tym się nie bawimy, tego nie dotykamy, jeśli nie trzeba. Za to możemy tutaj się pobawić. Ten przycisk, ta opcja pozwala nam na zaznaczenie danych fragmentów, co jest pomocne, jeśli nie chcemy po prostu klikać. Załóżmy, że podzielę ten fragment na wiele mniejszych. Jeśli nie chcemy klikać w ten sposób, zaznaczając, to ta opcja jest dla nas dobra. Klikając ten przycisk, możemy podzielić nasz plik. Co to znaczy? To znaczy, że teraz jeśli chcemy przesunąć plik, to nam się przesuwa... Boż, plik, fragment, to nam się przesuwa cały. Ale jeśli włączymy tą opcję i zaznaczymy jeden kawałek, możemy go przesuwać niezależnie od dźwięku, co pozwala na większe manewry, jeśli o to chodzi. Możemy to też zrobić metodą partyzancką, czyli po prostu kopiujemy dany fragment, wklejamy go, przenosimy na dodatkowe ścieżki
i po prostu tutaj usuwamy wideo, a tutaj usuwamy audio. Teraz jest rozdzielony, nie możemy nic z tym zrobić. Co tu jeszcze więcej można powiedzieć? No chyba to już zostawimy. Tutaj możemy ustawiać prędkość, z jaką będzie odtwarzane. Jeśli chcemy, żeby było odtwarzane przez cały czas z daną prędkością, możemy ustawić tutaj normalną prędkość tradycyjną i wtedy jak będziemy odtwarzać normalnie, będzie się odtwarzało trochę szybciej. Tutaj możemy zwiększać i zmniejszać głośność dźwięku, ustawiać go na lewy, prawy głośnik. Możemy też dograć swoje ścieżki, tworząc nową ścieżkę audio, klikając record, wybierając folder i klikając tutaj record. I to chyba tyle. Przejdźmy do opcji. W opcjach pokażę wam po prostu takie, jakie ja używam. Tutaj wybieramy HD. Ja mam 720p. W filmach hollywoodzkich jest, tak przynajmniej mi wiadomo, używane 25p. Ale YouTube i tak to zmienia do 29,970. Dlatego ja używam tego. Wielkość, szerokość, no to wiadomo, jak na YouTube'a 720p. Framerate, to zostawiamy. Zostawiamy wszystko. Pixel format, to też. Full resolution, tutaj należy dać na best. O tym nie można zapomnieć. Tutaj wszystko jest ok. Przy audio mamy ok. Tak wyglądają opcje. Teraz przechodzimy do render, czyli do renderowania. Tutaj możemy wybierać sobie poszczególne presety ustawienia renderowania. Pokażę wam stworzony przeze mnie, który nazwałem HD jakość i został on utworzony z bodajże... Chwileczkę, zaraz. Tutaj mamy w ogóle pełno opcji, ale ja używam tylko swoich. Z Internet HD 720p został on utworzony, ja zmieniłem nazwę na HD jakość. I ogólnie wygląda to tak, mamy tutaj kilka ciekawych opcji, które możemy dowolnie zmieniać. Bodajże tutaj profil ma być high. Tutaj zostawiamy. To zezwala nam na zmienianie, może pozwala na zmienianie przez źródło klatek, czyli wysokości i szerokości. To pozwala na zmienianie frame rate, czyli właśnie tego 29,970. Tutaj ważne ustawienia. Możemy to ustawić na jakąkolwiek wartość chcemy. I bodajże ustawienia odpowiednie to były 32 na 16 milionów. Ale musiałem je zmniejszyć, jako że wielkość pliku była za duża. No i niestety ścinało komputer za bardzo. Tutaj możemy wybrać, czy renderowanie ma być wspierane przez CPU, przez OpenCL, czy przez CUDA. Ja używam tego, możecie sprawdzić jaki rodzaj wykorzystuje wasza karta graficzna, co pomoże w procesie renderowania. Tutaj zostawiamy tak jak jest. I to chyba tyle z opcji. Teraz po prostu wybieramy nazwę, wybieramy miejsce. Tutaj możemy zaznaczyć, czy chcemy wyrenderować zaznaczenie, czy też cały plik. I to tyle. Klikamy render i czekamy, aż wyrenderuje się nam gotowy plik, który wygląda jak wygląda. W kolejnej części zajmiemy się dzieleniem, łączeniem, ustawianiem pod muzykę, czyli po prostu stary dobry montaż, niekoniecznie z efektami. W kolejnym odcinku, czyli to będzie już trzeci z Sony Vegasa, zajmiemy się
kolorami, efektami i będą seksy, palenie, zniszczenie. Tymczasem żegnam się z wami. Na razie, cześć.